Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a dobrze wami kolejny odcinek Mapek od Widzów. Dzisiaj Thompson.pl przysłał nam swój dom w dżungli i poprosił mnie na ostatnim livestreamie, żebym go ocenił. Także to właśnie zrobię. Przejdziemy się po całym kompleksie, jak widzicie. Dołączył te zdjęcia w mailu, co było bardzo fajne. Mogę sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I mniej więcej mieć pomysł, jak to wszystko obadać, zanim w ogóle wszedłem na ten serwer. Na ten save w sumie. Dobra, to zobaczymy po kolei, co i jak. Dźwięki ja mam wyłączone, bo tu nie potrzeba raczej dźwięków. Domek na drzewie, drabina. Ok, wejdźmy w domku na drzewie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Cały dom jest ogólnie w dżungli. Także ja jestem podekscytowany w sumie, jak to będzie wyglądać. Bardzo lubię domy budować w Minecrafcie. Może nie jestem w tym najlepszy, ale jeżeli faktycznie jakiś pomysł mi najdzie w głowie, to ciężko mnie przed tym powstrzymać, żeby tego nie zrobić. Ok. Szczerze, te mosty wyglądają bardzo fajnie. Tam widzę, jeszcze niedokończony jest most, ale to oczywiście zrozumiałe jest. Sorry za moje odległość renderowania, ale na czas nagrywania nie za bardzo mogę to powiększyć, no nie? Tam się też przejdziemy, na Creative, czy tam polecimy, bo to jest tylko most. Tam się też ciągnie, tam jest wieża. Nie wiem, czy tam też coś jest, tylko się na tej wieży kończy, nie mam pojęcia. Tu jest jakaś taka fajna wieża. Wiecie co, odpalimy sobie Game Moda już teraz. Wow. Najpierw tak, creative i mój nick, there we go. Ok, zobaczmy co tutaj mamy. Tutaj mamy bugi świetlne. O, naprawione, ok. No, powiedzmy. Dobra, tu się powinno jakoś od dołu wchodzić, prawda? Tak, jak najbardziej, ok. Mamy niebezpieczne schody bez barierek. Łatwo spaść. Ale to są, wiesz, to jest tylko estetycznie, no nie? Szklaną wieżę z widokiem tutaj dookoła. O, taka po prostu wieża widokowa, bardzo fajna sprawa. Tu raczej nie powinno się nic respić, wszystko jest ładnie oświetlone. Także fajnie. Przedziały skrzynki i crafting, co jest też bardzo fajne, możemy sobie przygotować wszystko co chcemy w każdym momencie. Albo skraftować co chcemy w każdym momencie. To jest też bardzo fajne, nie musimy się, wiesz, tu jest kolejny crafting, ten wiesz, na zewnątrz był kolejny. Bardzo, bardzo fajnie. Czy tu mamy mob grinder? My tutaj mamy mob grinder. Wlećmy do góry, zobaczmy jak to wygląda. A tu jest zamknięte. To jak to działa? Czemu tu jest zamknięte? Nie jakaś wajcha jest, żeby to zmienić? Chyba raczej nie. No to nie wiem, w takim razie mob grinder jest zamknięty. No to pozwolimy sobie tam wejść. Pozwolimy sobie przez ten mob grinder przejść. No i tak, tym myślałem, są trapdory niedokończone. Nie wiem, czy to jest dokończone właśnie, czy nie. Wygląda niedokończone. Mogę się oczywiście mylić. Są dwa, przepraszam. Dwa mob grindery. W jednym. Okej, ciekawie, okej. I schodzimy na dół. Cyk. Bum, 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 bum. Mogę też być trochę mniej żywy niż jestem zawsze na nagraniu, ponieważ dopiero wstałem naprawdę. I nagrywam to z samego rańca. Aktualnie jest godzina 10. Może nie aż z takiego rańca, ale mi to jest rano, zaufajcie. Ja po prostu to jest. Wczesne rano. Z moim wstawaniem to wiecie. A tutaj się można dostać do grindera. Co jest? Okej, okay, to jest dziwne w takim razie. To musi być niedokończone jeszcze, widzicie? Tak to by było zamknięte, mi się wydaje. No dobra, ale podwójny mob grinder, bardzo fajna sprawa. Jestem ciekaw, czy na tym save gdzieś tu po pobliżu masz też po prostu mob spawner. Bo mob spawner moim zdaniem jest lepszy. Co my tutaj mamy? Tu jest. Ten kompleks jest fajny, w sensie ja wiem, że się odnajdujesz sam w tym, ja się tu nie odnajduję, ni cholery. Może dlatego, że to po prostu nie jest mój dom. Nieważne jaki dom by był, to bym się nie odnalazł w nie swoim domu, prawda? Więc wiecie. Co my tutaj mamy? Czy to jest kopalnia? Czy ja trafiłem na kopalnię? Tabliczka jakaś jest może? Co my tu mamy? Farmy, zagrody kur, mob spawner, kopalnia, enchanting. Okej, enchant, 30 poziom. Kopalnia. To za chwilę. Przelecieliśmy sobie z kopalni. Narzędzia, zbroja, magazyn, kopalnia, wyjście, nasiona. Okej. Posegregowane ładnie. Kamień, jedzenie. Bardzo ładnie. Okej. Okay. Farmy, kopalnie, zagroda, kur, spawny. Farmy. No, oj, to dużo farm. Wow. No ale to wszystko trzeba zbierać ręcznie. Ja bym to zrobił półautomatycznie, że klikam i woda leci z pistonów. Ale tak jak mówię, to jest tylko moja opinia.
To jest kaktus, rozumiem, to jest forma kaktusa od półautomatyczna, w sumie full automatyczna. Tylko nie wiem, czemu on nie spada na dół. Albo się zablokował na tym. Ja na dole się zbijałem te kaktusy faktycznie? Czy może mój sef się coś spieprzył? To bardzo możliwe. Nie wiem, co tutaj jest, nieważne. Nie wiem, czy ten kaktus nawet leci. Czy to w ogóle działa, czy nie działa, nie mam żadnego... nie mam żadnego pojęcia, sorry. Nie o to mi chodziło, plum. A, połączył się po prostu, dobra. Tu co jest? Wejście, wyjście. Wszędzie są wejścia. Aha, tylko że miałbyś tutaj przerąbane, bo zombiaki mogą rozwalać drzwi. Byłoby ciekawie się bronić przed tym domem. Dobra. Co tutaj jest? Pewnie wyjście po prostu, tak? Tak, kolejne drzwi, wszędzie. Crafting też był znowu. Nieźle, dobra, chodźmy do tej kopalni, zobaczmy, czy kolejka działa. Zobaczymy. Co z naszą kolejką tutaj będzie? Tutaj jest farma kur? Czy czego tutaj jest farma? Tak, to jest farma kur, zobaczcie. Jajka lecą tutaj. Okej, to na górze znowu nie wiem, co jest. Zagrody kur, mops, grinder, okej, na górze znowu? Czy na dole? Nie, tutaj gdzieś wchodzę na tą. Tu jest mob grinder. Boże, ale coś, ale czegoś tutaj może pomieszać w tym, na tym save. Jesus Christ. Jest za bardziej szalonych save'ów, jakie w ogóle przeglądałem kiedykolwiek. Poważnie. Tam te minecarty, okej. Okay. Wioska villagerów, mob spawner, pustynia. Okej, okay, tam za chwilę pójdziemy. Tu mamy Nether też chcę zobaczyć, jak wygląda. Teraz bym bardzo chciał znowu znaleźć tą. O, tu mamy kolejne. Widzicie, leje, czy to powinno być kura, ale ich nie ma. Okej, okay, w porządku. Czy to jest kopalnia, którą ja chciałem? Gdzie jest ta kopalnia, którą ja przed chwilą widziałem? Teraz jej nie widzę. Tu w domu są wszędzie dziury, tu jest drabina też. Wszędzie są drabiny, jakieś dziury porobione. Po prostu chodziło o to, żeby mieć jak najszybszy dostęp do wszystkiego, zakładam. I ja to jak najbardziej rozumiem. Jednak dla mnie to jest zbyt po prostu zawiłe, zbyt skomplikowane, żebym się tu w ogóle odnalazł. Więc... No widzisz, znowu trafiłem to samo miejsce, a chciałem znaleźć kopalnię, w której byłem przed chwilą i teraz nie wiem, gdzie jest po raz kolejny. Powinienem drzwi ze sobą zamykać. Tu są farmy, to jest kolejne przejście do farm. Jesus Christ, okej. Okay. O, tu coś jeszcze innego jest. Tu też miały być kury. Nie wiem, może kury są w takim jednym specyficznym miejscu, ale ja nie potrafię ich znaleźć. tak, tu w ogóle magazyn jeszcze był, tak? Czy... Tak. Co my tutaj mamy za magazyn? Wow! Ej, szczerze, magazyn mi się najbardziej podoba ze wszystkiego aktualnie. Jesus! Okej. Okay. Do bedrocka się dokopałeś tutaj. Nieźle. Tu mamy przejście. Ale zobaczcie, jak ten magazyn zajebiście wygląda. Jest tyle miejsca, tyle potencjału, żeby w ogóle zrobić to wszystko. Jesus Christ! Okej, okay, weźmy na przykład tutaj, co my tu mamy? Dioryt, biały kamień. Z tej strony mamy bruk, całą ścianę na bruk przeznaczoną, ziemię i granit. Okej, okay, magazyn mi się najbardziej podoba jak na razie z tego domu. Takiego pomysłu na magazyn jeszcze nie widziałem. Jest bardzo fajny i w miarę bezpieczny, ale ocelotów. No tak, bo to jest biom dżunglowy, to ocelotów będzie strasznie sporo. Dobra, czy mi się uda tą kopalnię znaleźć? Czy to było tutaj? Pozwolę się przebić przez stąd. Nie wiem, możliwe, zobaczmy. Co my tu mamy na dole? Nie, ale tu nietoperzy jest! Holy shit! No, nietoperków jest tutaj sporo. To jest ciemno, to wiadomo. Znalazłem! Sukces! Kolejny piec. Kolejny piec i kowadło. Dobra, czy tu jest... Minecraft ze skrzynką. A jakbym się ja chciał przejechać, to potrzebuję minecarta. Mam przy sobie? To są ogólnie jego przedmioty, żeby nie było, nie brałem nic. Tutaj jest Minecraft, oczywiście. Dobra. Przejedźmy się, zobaczymy. Hops. Iuuii! Okej. Pięknie. Kolejka zawsze fajna do kopalni jest, bo to zaoszczędza masę czasu, żeby się dostać właśnie tam. To jest akurat bardzo, bardzo fajne. To on po prostu sobie wysłucha przedmioty na górę, które zbierze. To też miałoby sporo sensu. Ja tutaj przekopał strasznie dużo. Jesus, ja bym nie miałbym siły takiego tunelu kopać nigdy w życiu. Jak długie to jest, jestem ciekaw. Jak długi jest ten tunel? No, całkiem długi. Gdzie my tutaj wyjdziemy? Po drugiej stronie kompletnie gdzieś.
Boże, jakie to jest długie. Mi by się tak nie chciało kopać, naprawdę. Podziwiam, że komuś chciało się. I to dalej się ciągnie, zobaczcie. Mój Boże. I wszystko jeszcze brukiem wyłożone. Kto normalny? Tu jest nether kolejny, okej. Zaraz przejdziemy do netheru od razu, skoro tu jesteśmy. O, i doszliśmy do wioski w takim razie. O, inną drogą do wioski doszliśmy, no dobra. Ten dom został zrobiony sobie dzień, przepraszam bardzo. To jest zrobione, tak na pewno nie było. Chociaż mogę się oczywiście mylić. Tam coś znowu dalej idzie. Tutaj gdzieś się kończy ta ekspansja? Tak, tu się kończy ta ekspansja, okej. No, czyli to jest wioska. Widzę, obudowana, czyli zrobiona po swojemu. Remanent, to jest zrobione, bardzo fajnie. Tu mamy coś z cegieł, coś się buduje, zobaczmy co to jest. Mój głos mi ucieka. Nagrywam rano. Jestem nierozgrzany, jeśli chodzi o głos. No cóż, każdy jest człowiekiem, nawet youtuberzy. Okej. Miejscu pewnie nie będzie na górze, bo to pewnie jest work in progress. Zakładam. Dokładnie tak. Ale to coś ciekawego może z tego być na pewno. Tu masz konia, jakbyś chciał w przyszłości. Tu jest koń gotowy do wzięcia. Dobra, wróćmy się w takim razie i zobaczmy, co jest w tym netherze tam w takim razie. Jeszcze przejdziemy sobie po tych mostach, które tam są, ale wątpię, żeby one gdziekolwiek prowadziły. Jednak one wyglądają bardzo fajnie, także to jest na pewno coś. Przejedziemy sobie szybciej tak niż kolejką. I okej, dom sam w sobie jest fajny, jest na pewno wielofunkcyjny, na pewno jest dużo potencjału w nim. Wszystko na pewno ma zaplanowane tak, jakbyś chciał na tym save'ie. Jednak tak jak mówię, to nie jest dla mnie z głównej przyczyny, że to po prostu jest strasznie zawiłe. I nie wiem, czy mi się to podoba. Po prostu. Okej, tutaj coś mamy, czy po prostu są drzewa obudowane tutaj. Halo? I ogólnie ten save jest na wersji 1.13.2, także widzicie małe ścinki czasami, to jest wina tej wersji, nic na to nie poradzę, 1.12.2 działa normalnie. 1.12.2 to ogólnie jest chyba najstabilniejsza wersja Minecrafta, jaka powstała kiedykolwiek, także wiecie. Widzicie, ten save jest taki, że mówię jedno, a za chwilę robię drugie, ponieważ to jest strasznie zawiłe. I też nie wiem, czy mi się podoba, że wszystko jest tak, widzisz, wszystko jest tak zlepione ze sobą po prostu. Ale wiesz, to jest tylko kwestia gustu, to jest tylko rzecz estetyczna. I prosiłeś mnie, żebym ci powiedział, co poprawić w tym, na tym save'ie. Jak na moje, ciężko mi było stwierdzić, ponieważ ja się czuję, jakby tu mieszkał Tarzan. Że po prostu ma wejście z każdej dziury, z każdego miejsca, z każdej strony do każdego miejsca. I to jest ciekawe, że po prostu można sobie skrócić drogę jakkolwiek się chce i wszędzie jest blisko. Ale po prostu droga jest optymalna, może tak. To jest też fajne same w sobie, tam coś jest zbudowane, jakieś platformy są. I tu jest kolejna wioska. Zobaczcie. Kolejna wioska jest obudowana. Chroniona. I jeszcze koło najrzadszego biomu chyba w grze, oprócz grzybowego. Chociaż nie wiem, nie, grzybowy jest rzadszy od tego. To jest drugi najrzadszy, tak? Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię, nie mam pojęcia. Dobra, wejdźmy do netheru jeszcze. I zakończymy odcinek, bo chyba wszystko przejrzałem, chociaż oczywiście mogę się mylić i nie przejrzałem wszystkiego. No ale kto wie, zobaczymy. Mi to się podoba. Straszny chaos jest, ale mimo wszystko ten save mi się podoba. Bo też ja to, oceniam to pod względem takim, że to tobie ma się podobać, że to ty to budowałeś i to ty się tu potrafisz zorganizować, może tak. Ja nie potrafię, bo to nie jest mój dom i mi zajęło sporo, żeby się w ogóle ogarnąć co i jak, prawda? Czy zbudowałeś też nether? Musimy zejść głębiej jak najbardziej. O, no, nowy teren się buduje. 1.13.2. Nie, obudowałeś tylko portal tutaj. No ale to nie szkodzi, zawsze masz na to jeszcze czas, także nie masz co się przejmować. Okej. Także panie i panowie, to był save Thompson.pl, użytkownika, który przesłał mi mapę. Poprosił mnie właśnie o jego... o moją opinię, nie o jego opinię. No i moja opinia jest taka, że ten dom jest bardzo fajny. Ten dom mimo wszystko ma swój potencjał w sobie. Cały kompleks ogólnie jest fajnie zorganizowany. Tu mamy drzewa oblepione, to też jakiś potencjał w tym jest, coś tu można zbudować. Mamy mosty, które wyglądają bardzo fajnie, bardzo mi się podobają te mosty. Mamy tam wioskę jedną, wioskę drugą. Mob grinder mamy.
mamy wieżę obserwacyjną, gdzie można na przykład, nie wiem, przed potworami uciec, aby coś by się działo strasznego. Kolejną wieżę mamy. No i mamy kolejkę na dół, wielką kopalnię wykopaną. Więc no, ja jestem zadowolony z tego. Także tak. Dziękuję ci, Thompson, że pokazałeś mi tego save'a, że poprosiłeś mnie o swoją opinię, bo stwierdzałem się to bardzo fajnie. I nie jest oczywiście to mapa puzzle, nie jest to oczywiście mapa dla mnie typowo, tylko to jest oczywiście save, który po prostu wysłałeś mi, żebym go ocenił. I tak, kontynuuj budować, ponieważ masz... może masz chaotyczną... chaotyczne myśli, chaotyczną kreatywność w sobie, ale każda kreatywność moim zdaniem jest dobra. Także keep building, keep creating i będzie moim zdaniem naprawdę coraz lepiej. A na razie cóż, moi drodzy, trzymajcie się, na razie, cześć i pa, i zapraszam was na kolejne odcinki z Mapek od Widzów. Trzymajcie się, pa.